Fragment listu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, pisany do matki przeoryszy Marii. Podczas radosnych dni wielkanocnych Pan Jezus dał mi poznać, że istotnie są na świecie dusze pozbawione wiary i nadziei, dusze, które przez zmarnowanie łask Bożych utraciły te najcenniejsze skarby, źródło prawdziwej, jedynej szczęśliwości. Zbawiciel pozwolił, że w duszy mojej zapanowała ciemność nieprzebita, że myśl o niebie, stanowiąca od dzieciństwa moje szczęście, stała się dla mnie przedmiotem udręczenia i walki. A to straszliwe doświadczenie nie trwało krótko, kilka dni, tygodni, ale całe miesiące uginam się pod nim i dotąd na próżno czekam wyzwolenia. Chciałabym wyrazić, ile cierpię, co czuję, ale to niepodobna. Trzeba samemu przebyć tę ciężką, ciemną drogę, aby pojąć, jak jest straszliwą. Postaram się wytłumaczyć to za pomocą porównania. Przypuśćmy, że urodziłam się w kraju, w którym panuje bez przerwy mgła gęsta, że nigdy nie widziałam promyka słońca, nigdy nie podziwiałam piękności przyrody. Wprawdzie od dzieciństwa opowiadano mi o tych cudach. Mówiono, że kraj, w którym się urodziłam, nie jest moją ojczyzną, że jednak ta ojczyzna istnieje. Istnienie jej to nie bajka lub wymysł, ale prawda niezaprzeczona, bo oto król owej słonecznej ojczyzny przez lat 33 przebywał w krainie ciemności, ale niestety ciemności nie zrozumiały, że on był światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka. Dziecko Twoje, o Panie, zrozumiało wreszcie przedziwne Twe światło i przeprasza Cię za swych braci nie mających wiary. Chcę pożywać chleba goryczy tak długo, dopóki się to będzie Tobie podobało i z miłości ku Tobie pragnie dzielić smutny los grzeszników. Ale pozwolisz, że wołać będzie z celnikiem ewangelicznym za siebie i za tych braci upadłych: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Dozwól nam odejść usprawiedliwionymi. Niechaj płomień wiary oświeci tych wszystkich, którzy chodzą w ciemności. O mój Boże, jeśli za ich występki żądasz zadośćuczynienia od duszy Ciebie miłującej, gotowa jestem karmić się tą gorzką strawą aż do ostatniej chwili życia. O jedno tylko błagam: nie dopuść, abym Cię kiedykolwiek obraziła. Wspomniałam już, że od niemowlęctwa miałam przekonanie niczem niezachwiane, że ten kraj ciemności zamienię kiedyś na świetlaną ojczyznę. A tę pewność opierałam nie tyle na tym, co mi mówiono, ile raczej na wewnętrznych uczuciach i porywach serca, podobnie jak Krzysztof Kolumb, który tylko potęgą swojego geniuszu przeczuł istnienie nowego świata. Tymczasem otaczające mnie ciemności dotarły do wnętrza mej duszy i stały się tak gęste, że nawet na dnie serca nie mogę odnaleźć słodkiego obrazu niebieskiej ojczyzny. Wszystko zniknęło. Jeśli biedne me serce, zmęczone otaczającymi je ciemnościami, chce się pocieszyć wyobrażeniem życia wiecznego, udręczenie wzmaga się jeszcze. Zdaje mi się, jakobym słyszała głos bezbożników szydzących ze mnie i wołających: marzysz o świetlanej i pięknej ojczyźnie. Marzysz o oglądaniu twórcy tych cudów. Spodziewasz się wyjść kiedyś z dręczących cię ciemności, pośród których cierpisz i więdniesz. Idź dalej drogą obraną. Ciesz się na śmierć. Ona ci da nie to, czego pragniesz, ale noc jeszcze ciemniejszą. Noc nicości. Matko ukochana, słaby to obraz moich udręczeń. Nie śmiem jednak dalej pisać z obawy, by nie bluźnić. Lękam się nawet, czym już nie za wiele powiedziała. Niech mi Bóg łaskawie wybaczy. On wie, że chociaż nie cieszę się poczuciem żywej wiary, podług niej żyć usiłuję. Przez ten rok wzbudziłam w sobie więcej aktów wiary niż przez resztę życia. Za każdą nową pokusą, gdy nieprzyjaciel duszy wzywa mnie do walki, uciekam przed nim, bo wiem, że nie jest tchórzostwem nie przyjmować pojedynku. Odwracam się ze wzgardą od przeciwnika i nigdy mu się nie przypatruję. Biegnę co prędzej do Pana Jezusa i mówię Mu, że gotowa jestem przelać krew moją na stwierdzenie tej prawdy, że niebo istnieje. Mówię Mu również, że cieszę się, iż tu na ziemi nie daje mi nawet oczyma duszy widzieć nieba, byle później raczył je otworzyć biednym grzesznikom. Pomimo tego doświadczenia odbierającego mi wszelkie poczucie szczęścia, wołać jednak mogę: będę się weselił w wyrokach Twoich, jako który znalazł korzyści wiele. Bo czyż może być większe szczęście nad to, by cierpieć z miłości ku Tobie, o mój Panie? Im dotkliwsze jest cierpienie, im więcej przed ludźmi ukryte, tem milsze Tobie. A gdybyś nawet, co wręcz niepodobna, i Ty miał o nim nie wiedzieć, cierpiałabym jeszcze z radością w tej błogiej nadziei, że łzy moje,
powstrzymają może albo wynagrodzą choćby jeden grzech popełniony przeciwko wierze. Pomyślisz może, wielebna Matko, że zbyt czarno maluję ciemność nocy, w której pogrążona jest dusza moja. Sądząc po wierszach, które w tym roku ułożyła, można by mniemać, że przeciwnie, opływam w niebieskie pociechy, że zasłona wiary zakrywająca nam Boga w części już dla mnie uchylona została. A jednak pomiędzy mną a niebem wznosi się nie tylko zasłona, ale mur wysoki, nieprzebyty. Gdy wysławiam szczęście niebieskie, wieczne posiadanie Boga, czynię to bez żadnego wewnętrznego zadowolenia. Śpiewam to, w co chcę wierzyć. Czasami, przyznaję, promyczek światła rozjaśni cienie nocy wewnętrznej. Doświadczenie ustaje na chwilę, a później wspomnienie tego promyka, zamiast mnie pocieszyć, sprawia, że ciemności wydają mi się jeszcze czarniejsze. O, jakże słodkim i miłosiernym jest Pan! Zesłał mi ten krzyż wówczas dopiero, gdym już była zdolna go unieść. Dawniej byłby mnie może przywiódł do zniechęcenia. Obecnie oczyszcza tylko z wszelkiego przyrodzonego uczucia dążenie moje do niebieskiej ojczyzny. Zdaje mi się, że teraz nic już nie broni mi wzlecieć ku niebu. Wolna jestem, niczego się nie lękam, nawet tego, co mnie zawsze przerażało. To jest, aby długo nie chorować i nie być ciężarem dla zgromadzenia. Jeśli to Bogu podobać się będzie, niechaj lata całe doznaję cierpień fizycznych i duchowych. Nie przeraża mnie długie życie, nie uchylam się od walki. Błogosławiony Pan mój, który uczy ręce moje na bitwę, a palce moje na wojnę. Miłosierdzie moje i ucieczka moja, wspomożyciel mój i wybawiciel mój, w nim nadzieję miał.